Mario, jak oceniasz współpracę z Patrykiem Wego? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Patryk jest reżyserem, który bardzo dużo wymaga od siebie i też tyle wymaga od swoich aktorów, ale bardzo też precyzyjnie nas do ról przygotowuje. Już na poziomie scenariusza mamy wszystko bardzo dokładnie omówione, opracowane. Także jak wchodzimy na plan, to wszystko przebiega bardzo sprawnie. Patryk jest bardzo rzeczowy i bardzo konkretny. On po prostu wie, o co mu chodzi. On ma to wszystko bardzo precyzyjnie ułożone w głowie, montaż i tak dalej. Także ja bardzo sobie cenię pracę z Patrykiem. Dlaczego zdecydowałaś się zagrać w takim filmie? Bo to jest film kryminalny. Tak, czego się zdecydowałam. Jest to dla mnie, to była rzeczywiście fantastyczna postać do zagrania, dlatego że moja postać to jest postać reporterki. Specjalnie do tej roli przygotowywałam się z prawdziwą reporterką TVN24, Moniką Krajewską, której bardzo dziękuję za przygotowanie, dlatego że dziennikarze newsowi mówią bardzo specyficznym językiem, takim akcentują w różnych różne wyrazy, mocniej akcentują, niektóre mniej, dlatego poprosiłam Monikę o pomoc i udzieliła mi lekcji takiego specyficznego reporterskiego języka, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu mam wrażenie, że, taką mam nadzieję, to już ocenią widzowie, że moja postać jest bardziej wiarygodna. Mhm. Jesteś gwiazdą Barw Szczęścia. Tam również pojawił się wątek reporterki, która prowadzi do rozprawy sądowej przestępcy. Mhm. Czy uważasz, że właśnie rola takiej reporterki jest potrzebna w sądownictwie, w takich problemach prawnych? Mhm. Jeszcze raz pytanie. Tak, czy postać reporterki może pomóc w rozstrzyganiu takich spraw sądowych, prawnych, kryminalnych? Myślę, że oczywiście, że tak, dlatego że zawód reportera polega na tym, że są niemal czasami wścibscy i bardzo, bardzo często mocno dochodzą do prawdy, także uważam, że absolutnie tak, zresztą ta moja postać u Patryka Wegi taką właśnie postacią jest, która będzie, jak ją wyrzucą drzwiami, to wyjdzie oknem, jak ją wyrzucą oknem, to wyjdzie dziurką od klucza i to jest właśnie na tym, myślę, polega ten zawód, żeby się tak nie poddawać. Jakie plany na Sylwestra? Pracuję. Pracuję, gram dwa spektakle. Gdzie możemy ciebie właśnie oglądać? Zapraszam do Teatru Kapitol, do Teatru Imka, w którym gram. Tak, właśnie na tym polega zawód aktora, że raz się gra u Patryka Wegi kryminalne role, a na przykład dzisiaj wcieliłam się w postać krówki w bajce dla dzieci, którą gram w Teatrze Imka, a główną rolę gra Tomek Karolak, więc bardzo serdecznie zapraszam. 21 grudnia mamy nagranie dla Teatru Muba, który założył, to jest taki teatr online. Borysa Szyca, także zapraszam. No taki to jest właśnie zawód, że raz Pragi Breslau, a raz bajka dla dzieci, która jest bardzo, naprawdę bardzo sympatyczna i myślę, że też to jest taka bajka, Tomek tak to chciał napisać i zrobić, żeby to była bajka taka i dla dzieci i żeby coś dorośli mieli dla siebie, więc bardzo często słyszymy śmiechy rodziców na widowni, co jest bardzo dla nas miłe. Także serdecznie zapraszam 21 do Teatru Imka też. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.